Kolędnicy ze starej skwarzawy koło Żółkwi przedstawili jasełka, w których obecny był również temat wojny na Ukrainie. Kolędowanie dla dzieci to jest dar Boży, że oni mogą pokazać swoje talenty, swoją solidarność, swoją społeczność. Chcą pokazać w tym przedstawieniu, tą wieczerzę. Wszyscy czekają na swoich rodziców, na swoich matek i na wszystkich ludzi, którzy oddają życie i walczą za naszą ojczyznę. We wspólnym kolędowaniu u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zawsze biorą udział również parafianie z kościoła świętej Marii Magdaleny we Lwowie. To misterium naszego występu niosło w sobie taki sens, że ja byłam światłem nadziei, które darowało siłę innym światłom. Światłom radości, pokoju i wszystkie te światła razem łączyli się i na chwałę Pana Boga wysławiali Go i Jego cześć i Jego chwałę. W położonych blisko granicy ukraińsko-polskiej mościskach mieszka wielu Polaków, którzy pielęgnują narodowe tradycje. W ich wykonaniu zabrzmiały miejscowe kolędy i pastorałki. Wychwalamy Boga, wychwalamy nowonarodzone Dzieciątko Jezus. W mościskach również chodzimy kolędować nie tylko w kościele, ale roznosić tą dobrą nowinę i po ludziach. Kolędy najczęściej uczą nasi rodzice, nasze babcie, dziadkowie. Kolędników osobiście przywitał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Rozmawiał z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Są to także kolędy, które nawiązują do dzisiejszej sytuacji w sposób szczególny, że nie poddamy się ani rakietom, ani napaściom, tylko będziemy dalej trwali i to Boże dzieciom niech błogosławi nam w tym nowym roku. Są to takie życzenia dzieci, które wyrażają w tych kolędach tegorocznych. Metropolita Lwowski podziękował kolędnikom i każdemu wręczył bożonarodzeniowy upominek. Zaprosił też na wspólne kolędowanie za rok.